While we waiting. Ask that question. Okay. Więc Zadałem pytanie, dlaczego nasz gość. Jak myśli, dlaczego e, tak wielki wpływ ma ta prawa strona, prawie skrzydła naszego kościoła i dlaczego ono kształtuje e, teologię kościoła? It's, quite, it's a good question, but I think the answer is quite simple. To jest ważne pytanie, ale odpowiedź jest na nie bardzo prosta. Zwykle ludzie, którzy mają tę tendencję do myślenia w ten sposób tendency to see black and white. Wszystko widzą w biało-czarne. And so, uh, they look for. Uh, Rather than looking for principles, they look for statements which would tell them what to do. It creates a kind of a security. Zwykle nie szukają zasad, tylko zdań, które powiedzą im jasno, jak należy postąpić. You don't have to think. Nie trzeba wtedy myśleć. Ask the Prophet. Zapytaj pora rota. To jest proste. But you see, the point is that Prophet are challenging us to think. Ale problem polega na tym, że Prorok zaprosił nas do myślenia. No, White stawia nam wyzwanie, abyśmy myśleli, abyśmy byli ludźmi w I na tym polega problem. That's the problem. OK, let me think. Oh, well, we went. It's the wrong one. We go, we're going back to the old, old slide, halfway through. Uh, and that's the slide. I haven't got the number here, but it's the 1920, uh, 1920s. We need to cover that. Yeah, about. Chodzi wracamy do tego slajdu, gdzie na środku jest 1920. I just want to finish that section and let me say why why I feel it's important for me to give you that outline. Teraz chciałbym jeszcze koniecznie skorzystać z czerwonej. Podzielić wam się, dlaczego z mojej perspektywy jest to ważne, żeby się z tym podzielić? Because tomorrow I want to draft to you. Another side of this story. Ponieważ jutro pokażę wam inną stronę tej historii. The visionary aspect of the prophetic voice. ten aspekt tej wizji tego proroczego głosu. I'll give you evidence how it works in history. Pokażę wam też dowody na to jak to działało, miało miejsce w historii. In the life of the prophet. W życiu proroka and also how it should impact oraz w jaki sposób to powinno wpłynąć na nas w dzisiejszym czasie. Okay, let me just find my place. Yeah, let's just stop. Let's just stop in here. Uh, Ellen White never claimed infallibility. Ellen White nigdy nie rościła sobie pretensji do nieomylności. Uh, she said in regard to infallibility, I never claimed it. Jeżeli chodzi o nieomylność, to nigdy nie rościłam sobie do niej praw. God alone is infallible. His word is true. And in him are no variables. Or shadow of turning. So she is quite clear that she said, Look, even in the things that I say, I'm not claiming perfection because human language is never perfect. A zatem jak po prostu mówiła: No nigdy nie, nie, nie byłam doskonała, bo język ludzki po prostu nie jest doskonały. Język ludzki jest bardzo ograniczony w celu użycia go, aby opisać boskie, boską rzeczywistość. Wiecie, co mówi Paweł: widzimy jak przez zwierciadło. But one day we will see the glory Ale kiedyś zobaczymy chwale. Mirek, one day we will see the fullness of God's creativity. Jest Mirkus, niedługo zobaczymy pełnię Bożej kreatywności. We will see the sound of his music. Będziemy mogli usłyszeć dźwięki jego muzyki. We will see the sound of his beauty. A czy mogli ten 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 to piękno tego dźwięku. Our eyes and our ears are not ready to comprehend for what what God has created. A nasze oczy i nasze uszy nie są przygotowane na to, żeby to wszystko ogarnąć i pojąć. That's not black and white. To nie jest czarno-białe. It's creative. To jest kreatywne. Okay. So what has happened our friends that in the 1970s a zatem w latach 70. 70 ubiegłego wieku ta, saga still continues. ta historia cały czas ma miejsce. Tutaj odnoszę się do Harolda Lindsay, który był redaktorem naczelnym Christianity Today, który bronił właśnie natchnienia werbalnego. A w 1970 roku właśnie Kościół Adventystów dnia siódmego również rozpoczął tę dyskusję. Of how to understand Ellen White's writings. No jak jak zrozumieć pismo Ellen White. Now here I'm going to say something which which you need to think through. I teraz powiem coś, co musicie przemyśleć As a church we do not believe in the degrees of jako Kościół nie wierzymy w poziomy natchnienia, Because when God takes the initiative to communicate, ponieważ kiedy Bóg podejmuje tę inicjatywę, aby skomunikować się, On pewną osobę inspiruje. And the inspired person has a message i ta na natchniona osoba ma poselstwo if there is no message there is no inspiration jeżeli nie ma poselstwa nie it's, ma natnienia it is that to jest tak proste jak to uh, but at the same time we now came again to the point of discussion ale w tym momencie właśnie pod, podchodzimy do tematu tej miejsca tak tej dyskusji how to understand ellen white and her authority jak zrozumieć pisma ellen white i her authority i will repeat again jeszcze raz powtórzę. Jutro wy będziecie na ten temat dyskutować. Jak, jaki, ro, jaki rodzaj autorytetu posiada Ellen White? Chcę też od was tego usłyszeć. Jutro w grupach będziecie o tym mówić. So, 1974 we had a Bible conference. I w 1974 znów miała miejsce Biblijna scholars.

Dyskusja zasadzała się na temat hermeneutyki, czyli sposobu interpretacji. Mamy wszystkie artykuły, przemówienia, które miały miejsce tam. I to bardzo jest interesujące do studiowania. Ale to co się miało miejsce? That the 1919 Bible conference minutes were lost. 1990. A zatem te protokoły z posiedzeń w tej konferencji biblijnej w 1919 roku zagubione zostały. For many, zostały for many years. Na wiele wiele lat. That that I, I, właśnie, I wtedy w 74 roku na poddaszu odnaleziono je. And uh, when it came out, it was published in Spectrum magazine. I kiedy no nas zostało znalezione, zostało opublikowane przez magazyn Spectrum. And it created sort of quite an interesting discussion. I to również było e, e, powodem wielkiej dyskusji. Now a lot of good things emerge out of that. I wiele, wiele rzeczy wyniknęło z tego. Indeed, we came to a clear we came to a clear understanding of inspiration. Czy, czy, zro le, mieśmy lepsze zrozumienie in, natchnienia? But be, let me be honest with you. Będę z wami szczery. Can we ever fully understand it? Czy możemy w ogóle w pełni zrozumieć to? I always teach my students that understanding inspiration is a complex business. It's what. Zawsze uczę moich studentów, że zrozumienie natchnienia to bardzo skomplikowana sprawa. Because neither the bo nigdy Biblii pisarze Biblii Oraz nigdy Ellen White nie opisała tego, co wydarzyło się tam w środku. mystery May I suggest to jest tajemnica. to that incarnation is a mystery. Również inkarnacja również jest tajemnicą. Bóg stał się człowiekiem. I ja chciałbym zasugerować, że właśnie natchnienie również jest taką tajemnicą. Myślę, że gdy wchodzimy w tę area. Kiedy ilekroć rozmawiamy na ten temat, we should take our shoes off, powinniśmy zdjąć nasze sandały, we are on the holy ponieważ znajdujemy się na Ziemi Świętej. Powinniśmy otworzyć nasze serca i umysły na wpływ Ducha Świętego. Po to, aby On Umożliwił nam zrozumienie tego, co Pan Bóg chce, abyśmy usłyszeli. Mam również pewien e, taki, taki wykres pokazujący pewne obszary e, problem, problematyczne, obszary. Uh, this in May uh, I was at the General Conference, uh, participating in the meetings of the Directors.

i tam również miałem pewne wystąpienie. And the of my I podczas tego wystąpienia powiedziałem. słuchajcie, we need to be very careful. musimy być bardzo ostrożni. If we have problems at the ground level. Jeśli mamy problemy na takim poziomie niskim. And misunderstanding. Y I mamy wiele bra braku zrozumienia. Think how much more complexity. Pomyślcie, jak o wiele bardziej skomplikowane. O wiele bardziej skomplikowanie to wszystko będzie wyglądać, jeżeli e, przeniesiemy to e, na ten poziom, gdzie już wszystko jest dostępne. Dobrze, o tym wiemy, że ludzie wybierają to, co chcą wybrać. Without understanding the history, Without trying to bez zrozumienia historii bez zrozumienia tego sposobu Bożego wpływu na życie człowieka Let me be że powiem to wprost. We often teach people what to believe uczymy ludzi What? What to believe and how to believe. W co wierzyć i w jaki sposób wierzyć. And that's I to bardzo ważne. But you know where we have out? Ale wiecie w czym jest problem? We do not teach people how to discern God's both in, and in the lives of people. Ale nie uczymy ludzi jak zrozumieć. Dostrzec Boże poruszenie i w, działanie w życiu jednostki, jak i w życiu w całej historii. Nie wiemy, jak to zrobić. Nie wiemy, jak to zrobić. Ale, jeżeli chciałbym tak, pojąć tą e, głębokość wiary Boga. to muszę sobie uświadomić, że Bóg nie jest jakimś filozoficznym twierdzeniem, but a living being who acts in history Ale żyjącą istotą, która działa w życiu Ludzi i biegu historii i would tomorrow jak wykażę jutro i'll give you evidence that we can learn something through the voice used by god pochodzę się z wami dowodami tego w jaki sposób pan bóg działał w historii god who crafted for us a vision Of inspiration. Boga, który dla nas sam stworzył e, tą wizję e, natchnienia. That our faith in him may be so implicit. I ta nasza wiara w niego może wtedy być e, taka e, bezpośrednia. Tak, you can repeat e, e, Job's words. Także będziemy mogli powtarzać słowa Joba. Nawet jeżeli i will trust him. Nawet jeżeli he him. Zabił, będę mówił ufał. I will trust him. Będę ufał. You see, this is what we need in our day and age. I tego właśnie potrzebujemy w naszym czasie. When I teach students, they often say to me, don't just talk to us about facts and information. We have enough of it. Kiedy nauczam moich studentów, oni często mówią, nie, nie mów nam tylko jakiejś informacji. Powiedz nam, w jaki sposób to działa. So, the story 1970s, the story A zatem ta historia cały czas ma swoje dalsze etapy. Chciałbym teraz podzielić się z wami kilkoma cytatami i później przejdziemy do następnego. Now, Zwróćmy uwagę na to, co Ellen White na ten temat mówi. Bóg od swoich naśladowców wymaga więcej niż niektórzy przypuszczają. Jeżeli nie chcemy budować naszych nadziei niebia niebiańskich na fałszywym fundamencie, musimy przyjąć Biblię tak. Jak jest napisana, i wierzyć, że Pan ma na myśli dokładnie to, co mówi. On nie wymaga od nas niczego, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki łasce, jaką udziela. Nie będziemy mieć żadnej wymówki w dzień Boży, jeżeli nie osiągniemy standardu, jaki wytyczył nam w swoim słowie. Okay. You see that point, hey? Ten podkreślona myśl Read the Bible as, as it is Czytaj Biblię tak, tak, jak ona jest można w ten sposób odczytać to, e, że nie ma żadnej potrzeby na, na interpretację. Nie miejsca Po prostu read czytam tak jak jest. Read Ellen White as it says. Czytam Ellen White tak jak dokładnie jest napisane. What you need to understand, what I've said, ale pamiętajcie, co, co powiedziałem? Kontekst wpływa na to w jaki sposób e, dane time, temat time ma znaczenie w czasie tego tego zamieszania of the Bible was Kiedy autorytet Pisma Świętego był poddany pod wątpliwość where people were questioning or questioning the miracles of the Bible Ludzie poddawali wątpliwość cuda jakie znajdujemy w Piśmie Świętym że w ogóle te księgi są na No nie 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 miejcie zaufanie do Pisma Świętego tak jak ono wygląda That does not mean nie you should not apply to nie oznacza, że nie trzeba stosować hermeneutyki. Trzeba zrozumieć tło i kontekst. Kolejny cytat. Przyjmuję Biblię taką, jaką jest, jako natchnione słowo. Wierzę, że cała Biblia jest natchniona. Pojawiają się ludzie, którzy twierdzą, że znaleźli coś, co można poddać krytyce w słowie Bożym. Bracia, uchwyćcie się w swojej Biblii tak, jak ją czytacie i przestańcie krytykować jej słuszność. Data pokazuje nam, że ona wypowiada się na ten temat w czasie, kiedy właśnie ludzie poddawali wątpliwość autorytet Pisma Świętego. Let me just take you now to the final sort of few concepts. Pozwólcie, że teraz podzielę się z Wami ostatecznymi pewnymi e, propozycjami. Ponieważ ogólnie, kiedy mówimy na temat objawienia, we talk about, natchnienia, we talk about mówimy na temat objawienia and inspiration. i natchnienia. Objawienie mówi o tym, że Pan Bóg ma. O tą inicjatywę, aby objawić coś człowiekowi. Inspiration Natomiast e, natchnienie is the process, jest tym procesem, the process that the writer experiences. który doświadcza biblijny pisarz. And then you have illumination. I jeszcze mamy e, oświecenie. Nie mogę twierdzić, że jestem osobą natchnioną. Nie mogę twierdzić, że jestem osobą natchnioną. Nie mogę twierdzić, że jestem nie God, mogę nigdy tak powiedzieć. God has illuminated my mind through the Holy Spirit. Ale mógłbym powiedzieć, że pan Bóg oświecił mnie przez Ducha Świętego. to jest cały proces, ale to co chciałbym zasugerować. That in Ellen White's life, W życiu Ellen White. Wydaje się, że jest pewna akumulacja tego całego procesu because God I mean, Ellen White, and we need to deal with that. Ellen White Musimy stwierdzić że Ellen White ma ponad 2000 wizji So we've got to say how are we No jak do tego podejdziemy What did it mean What did God meant to Co pan Bóg chciał przekazać przez nią We need to understand how it functions Musimy zrozumieć w jaki sposób to funkcjonuje But the fascinating thing is Ale to co najbardziej niezwykłe w tym jest that she was Sometimes given a vision. czasem ona otrzymywała wizje and she didn't understood what it was all about. Ona w ogóle nie rozumiała o czym ona jest. Sometimes for number of years. Nawet czasem przez wiele lat. Well, typical example of it. Taki szczególny przykład. She saw certain scenes before she traveled through Europe to Europe. Widziała pewne wydarzenia, sceny przed przyjazdem do Europy. When she came to some of the publishing houses in Europe, a kiedy Przyjechała do pewnych wydawnictw w Europie. Weszła?

A on właśnie zjad, Ale właśnie rozumiesz co to chodzi? She was revealed sometimes, since she didn't recognize jej objawione pewne sceny. Ona nie wiedziała, co to jest, gdzie to się znajduje. Sometimes A czasem nawet miała problemy z pamięcią. And then she talks about the fact that the Holy Spirit. A I wtedy właśnie mówi, że Duch Święty oświecił ją i jej pamięć. With I przypomniał te konkretne sceny, które well, widziała. It's a how to jest tajemnica, jak to działa. See, it's a to jest tajemnicą. Ale jakaż so to zachęta, kiedy dowiadujemy się, że Bóg miał na to wszystko wpływ? Well, let me take you a step further.

aby osobowość pisarza decydowała o wyborze słów i wyrażeń. It's quite clear that when you look at this whole concept, he's suggesting that the spirit of God is 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 is, is influencing the mind of an inspired person. Kiedy on to wyraża, jasno opowiada się po stronie, że Duch Boży wpływa na umysz nadchłoniętej osoby. It's having an impact on ma wpływ również na jego osobowość. I kiedy pojawia się to słowo, to jest też wybór tego, te, tej oddanej osoby. Bóg przychodzi do pisarza biblijnego w jej lub jego doświadczeniu życia codziennego. W sferze tymczasowej cała osoba jest pod wpływem tego doświadczenia myśli emocje temperament wykształcenie i moc ekspresji It's quite interesting now that uh, when we talk about the inspiration of mind I think we have moved a step further that we're beginning to uh, understand more inspiration and is as inspiration of the entire Person. A więc to, to, co możemy zaobserwować tutaj, to to, że to jest jakby krok do przodu, że widzimy tutaj natchnienie jako natchnienie całej osoby. Pozwólcie, uh, 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 że zadecyduję Dederena. On definiuje oświecenie jako boski czyn, poprzez który Bóg uzdalnia każdego, kto trwa z nim w relacji, aby poznał poprawne zrozumienie tego, co zostało objawione. Now that's a very interesting point. I to bardzo ciekawa uwaga. I think it also relates to you and I, Ponieważ to ma związek również ze mną i z tobą. In our study of the Bible. kiedy studiujemy Pismo Święte. We need to be open to the guidance of God's Spirit. Musimy być otwarci na działanie Ducha Świętego. Now, Ellen, uh, Jude Lake in his uh, teraz uh, uh, zacytujemy. Pismo, fragment z Ellen White. To nie słowa Biblii są natchnione, ale ludzie byli natchnieni. Natchnienie nie działa na słowa czy sposób wyrazu człowieka, ale na niego samego. Ok, let's stop here. And it just dawned on me that we haven't seen it before, what she is saying.

Natchnienie nie ma tylko wpływu na umysł natchnionego pisarza, ale na całą jego osobę. I ostatnia książka Jude Lake Ellen White pod odstrzałem, uh, makes an interesting observation in that area. On zaobserwował bardzo ciekawą rzecz. Please read it. Bóg przychodzi do pisarza biblijnego w jej lub jego doświadczeniu życia codziennego. W sferze tymczasowej cała osoba jest pod wpływem tego doświadczenia: myśli, emocje, temperament, wykształcenie i moc ekspresji. See, it's a holistic now approach. And, and then it's very difficult. Some people ask what should be, what's inspired in a person and what is not inspired. A więc możemy powiedzieć, że to jest takie ujęcie holistyczne. Czasem ktoś może zadać pytanie, co jest natchnione, co nie jest natchnione możemy jeszcze powrócić do tego tematu podczas pytań i odpowiedzi. Ale pozwólcie, w jaki sposób ja to zobrazowuję. I pamiętajcie jeszcze, że pojęcie to, o czym będziemy mówić is. Wtedy dopiero zobaczycie jak jeszcze ważne to jest. person is not taken out of the reality of this life. A zatem osoba natchniona nie jest zabrana od rzeczywistości jej życia. God meets people on that journey. God inspires people on the journey of their life. Bóg obdarzył natchnieniem ludzi podczas ich wędrówki przez życie. And what is interesting that the that person ta osoba, która jest natchniona, jest no, unikalną osobą. They have their own personal uh, personality Ma swoją własną osobowość. They are the specific, ona jest ograniczona czasem i miejscem. They have sort of a they have different education levels. Te osoby mogą mieć różne poziomy wykształcenia. Different circumstances. Mogą znajdować się w różnych okolicznościach. Different cultures. Oszadzone są w różnej kulturze. And God Spies that person. A os natknął cały tom osoba. In order that they may move us. On that pathway, so that we can join them and experience impact of their inspiration. I Pan Bóg natknął tą osobę po to, abyśmy, aby ta osoba mogła mieć wpływ na nas, na naszej podróży życia. E... Już nie pamiętam dalej. Ok, please read that statement from Ellen White. To, nie słowa, to, jest, to jest cytat pochodzący z Ellen White. To nie słowa Biblii są natchnione, ale ludzie byli natchnieni. Natchnienie nie działa na słowa czy sposób wyrazu człowieka, ale na niego samego, który pod wpływem Ducha Świętego jest przepełniony. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Because God met that simple girl. Ponieważ Pan Bóg taką prostą dziewczynę on the of her journey, poprowadził przez podróż jej życia i, jeśli chodzi o poziom jej wykształcenia, of her own insecurity, w tym całym poziomie jej braku bezpieczeństwa, at time and place, w czasie i miejscu, w którym się znajdowała, w jej wykształceniu i różnych okolicznościach jej życia i jej kulturze. I on powiedział do niej: Chciałbym, żebyś została moją posłanniczką. W jakim celu? bring people's attention. Abyś mogła zwrócić uwagę ludzi. To what Na to, co ważne jest dla Boga. I ta osoba I osoba began a journey as an inspired individual. Learning, listening, translating, tłumacząc, casting a vision. Wizję. I, I cannot help myself by being emotionally touched by the impact of the visionary perspective. Nie mogę powstrzymać moich emocji, kiedy patrzę na wpływ tej proroczej wizji, jaki wpływ ona ma na Kościół. I kiedy patrzę na taki, obserwuję taki czarno-biały postawę względem tego głosu, to ja się gniewam. Jestem sfrustrowany. Why can't we see it? Mówię, dlaczego nie możemy tego zobaczyć? Let's wait for tomorrow. <laughs> Poczekajmy na jutro. And that's the part that I want you to understand because from I, now on. Ja chciałbym bardzo, abyście właśnie zrozumieli tą drogę. As we look at that apocalyptic. Ponieważ Ponieważ teraz kiedy będziemy patrzeć na apokaliptyczną hermeneutykę. I'm not denying the importance of the i no, nie, nie, nie przeciwstawiam tego tej kontekstualnej hermeneutyki. tej Ale po prostu chcę wskazać, że jest większy obraz. Umysł każdego proroka był w pełni sprawny, kiedy Duch Święty dał im wolność do pisania i mówienia. Funkcje poznawcze, językowe i logika proroków były pod natchnieniem Ducha Świętego, a Bóg działał przy swobodnym użyciu tych sił. Duch prowadził proroków do wyróżniania, pra, wyrażania prawdy możliwie najlepszym językiem, logicznie, estetycznie, na ile to tylko prorokowi po, pozwalały umiejętności. And so, a zatem, you have tutaj mamy. Outline. From her childhood, Mamy pewien wykres od niemowlęctwa do dojrzałości. Pan Bóg ukształtował tą jednostkę po to, aby ona była takim wizjonerskim motywatorem dla swego kościoła. I oczywiście nadal musimy zrozumieć kontekst historyczny różnych wydarzeń i, i, i rzeczy, które miały miejsce. Messages that które przekazywała. But man, how, how important it is for us Ale jak ważne jest to dla nas, żeby ponownie pojąć tą wizję.

Pan Bóg dał obietnicę. The Messiah will come. Mesjasz po, po, przyjdzie. And when the time prophetic time of the end, approach our planet Earth. I kiedy ten proroczy czas końca nadszedł na naszą ziemię. God raised a voice for no other purpose. I Pan Bóg zbudził ten głos nie dla żadnej innego celu. Uh, but only to help us to hang in the ale tylko po to, abyśmy mogli pomóc nam, abyśmy mogli. Because Jesus Christ gave a promise. Z powodu tego, że Pan Jezus dał nam obietnicę. Let not your hearts be troubled. Niech nie, nie trwuszcie się w sercach waszych. You believe in God, believe also in me. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. In my Father's house. W domu mego ojca. There are so many mansions. Wiele jest mieszkan. But you know what? Ale wiecie co? Uczniowie nie zrozumieli tego, co Pan Jezus mówił, kiedy mówił o, o pokojach, bo często mówimy o tych pokojach niebieskich, niebiańskich, ale jeżeli czytamy w kontekście kiedy Pan Jezus był poprowadzony do krzyża to był pokój dla Jezusa pokój który można scharakteryzować chararakterować cierpienie may, przez that, and that you may the vision that Jesus ale przez to wszystko możemy popatrzeć że pan Jezus powraca i pewnego dnia każdy oko Go zobaczy do people think so black and white? Czemu ludzie tak myślą w taki sposób czarno-biały? I kłócą się te wszystkie głupie rzeczy. Man, ludzie, me. przepraszam, <laughs> wybaczcie mi. Nie zaplanowałem tego aby to But powiedzieć. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, ja po prostu mówię z serca. I kiedy patrzymy na tą podróż, która the for the church division for education i ta cała wizja dla kościoła dla edukacji for hospitals for medical world dla płatnej medycznej for mission misje prowadzenia misji for organization Orga, prowadzenia organizacji is educated individual i to wszystko za pośrednictwem prostej niewykształconej osoby oh how blessed you jak bardzo jesteśmy jak bardzo but friends ale przyjaciele Wy osobiście musicie znów tę wizję rozpalić i przekazać ją Waszym członkom zboru. Uczyć ich w cierpliwości i w miłości. wiecie, Ellen White dyskutowała z Kelloggiem i nie zgadzała się z nim. But He was her most trusted friend. Ale on był jej najbardziej zaufanym przyjacielem. Of all the letters that she wrote, most of the letters were written to John Kellogg. Ze wszystkich listów jakie napisała, najwięcej było zatresowanych do Kelloga. She demonstrated what it means to love people. Ona pokazała, co to znaczy kochać ludzi. Look at this. Spójrzmy na to. She was visiting Portland. Ona miała wizytę, odbywała wizytę w Portland. At the age of 57. W, w, kiedy miała osiemdziesiąt siedem lat. The birth of her childhood, the place 80. of her childhood experiences. I to było miejsce doświadczeń z dzieciństwa. She talks about this terrible upheaval in her life. Mówiła o tym okrutnym ciosie. But then she said, please read it. I potem. Let me read it. Być może nigdy nie poznałabym Jezusa gdyby nie smutek wypełniający moje wczesne lata, który sprawił, że szukałam pocieszenia w nim. Give me another two months. Jeszcze <laughs> tylko dwa miesiące. Hey. But, but can you see what I'm saying? She looks back now. Czyli rozumiecie? Ona teraz says, hey, spogląda na swoją przeszłość. Hey, Kiedy, as I look back, I was inspired because I have found my Kiedy spojrzałam na przeszłość, zostałam natchniona. Ponieważ widzę, że dzięki temu poznałam swoje miejsce w Jezusie. I wiecie co? Ona cały czas wzrastała w swoim zrozumieniu. Zawsze była gotowa do zmiany. I tutaj jest ta część, na której skończymy. Ale wiecie, kiedy ona powróciła do Europy. Kiedy ona pisała różne rzeczy w swoim domu, kiedy kościół katolicki był całkiem mocny. And W pierwszym wydaniu Wielkiego Boju ona bardzo mocno wyrażała się na temat Kościoła katolickiego.

sermon after Sermon. Kazanie po kazaniu. Kazanie po Mówiła o Bożej miłości. I Pamiętam jak byłem pastorem w jednym z kościołów. about God's love. I kiedy mówiłem o Bożej miłości. the I was shaking hands kiedy, kiedy uściskałem dłonie. And one sister came moją dłoń. Spojrzała mi w oczy. And with all the anger she was all white. I była biała i z całym gniewem. Said, you ever preach about the love of God, Jeśli jeszcze raz będziesz głosił o miłości Bożej, już nie wrócę do tego kościoła. Do you say? Co wtedy powiedzieć? I looked at her, spojrzałem na nią and I, said to her gently, i powiedziałem miło, well sister, siostro, choice, To jest twój wybór. But I will to preach. Ale ja nadal będę mówił kazał na temat Bożej miłości. I Elemaj takie krótkie zdanie wypowiada. Starałam się przedstawić cenne poselstwo Boże w taki sposób, aby skierować umysły z ziemi do nieba. To jest ten, ten, ten obraz proroczy. To jest piękne. Żebyśmy mogli właśnie uchwycić tą wizję, w jaki sposób Pan Bóg kształtuje ludzkie życie. We can by that. Możemy dzięki temu być też zainspirowani. I oby you know, to spotkanie właśnie służyło ku temu. To było Waszym doświadczeniem. I Pracuję z pastorami przez 4 lata. I did. Pracowałem. Średnio 60 tysięcy 000. 60 000. 60 000. 60 000 kilometrów. Aby odwiedzać ich. Aby usiąść wraz z nimi. Posłuchać ich historii. I dodać zachęty.

poprowadzić w konkretnym kierunku zbór. But there some power in the Ale był pewien przełom władzy w tej kościele. Strong elders. Bardzo mocni, starsi zbor. Very rich. Bardzo bogaci. A lot of money. Bardzo dużo pieniędzy. The I oni w zasadzie e, byli władcami tego zboru. One day they called me. Pewnego dnia poprosili mnie na spotkanie. Maybe I, shouldn't have gone there. I może nie powinienem być właściwie. Moja żona doradzała mi, abym to well, ja nie Maybe I should have called the board. Może powinienem zwołać radę Zboru and say to Może powinienem właśnie tak zrobić i, i poprosić ich, żeby powiedzieli to, co chcą mi powiedzieć właśnie przed całą radą. Nie zrobiłem. do it. Ale nie zrobiłem tego, byłem samemu. Like a lamp to the slaughter. Like lamp to the slaughter. <laughs> tak jak owca na rzecz porobazona. And when I came in, I kiedy wchadzam, they looked at me, spojrzeli na mnie, they handed me a letter, i wronci mieli ultimatum. Hmm? Ultimatum. Hmm. A ultimatum. And it said, i tam było napisane, if you're not going to do as we tell you, jeżeli nie będziesz postępować tak jak my ci powiemy, you're out of here. Nie wynoś się stąd, kick you out. bo wykopiemy cię stąd. What Co wtedy zrobić? I two Miałem dwie możliwości. I could the church, mogłem dokonać podziału w zborze, the board, zwołać Radę Zboru and divide the church, split the church. i podzielić ten zbór. The other alternative that I had. Druga możliwość. Zadam konferencję. I rank the conference. I rank the conference. mogłem zadzwonić do diecezji. I told the president powiedzieć przewodniczącemu. This is the story. To jest taka historia. Take me away from here. Proszę zabierz mnie stąd. Send someone else. kogoś innego. Because I don't want to split the church. Ponieważ nie chcę dokonać rozłamu w You know it was painful. I to było bardzo bolące doświadczenie. Years when I, was passing this area, I dwa, trzy lata, kiedy podróżowałem przez tą miejscowość, taki miało to wpływ na <laughs> moje życie. Moje włosy wtedy stawały dęba. Za każdym razem, kiedy przejeżdżałem przez tą miejscowość, byłem. Dotknięty emocjonalnie. It's not easy up there in the places where the rubber meets the road. Uh, to nie jest taki. <laughs> I'm taki... testing you, hey? Yes. Uh, to nie jest bardzo przyjemne i łatwe wtedy, kiedy właśnie jesteśmy w takich miejscach, gdzie. Um... You put your fin on the ground. Tak, gdzie po prostu jesteśmy sprowadzeni na ziemię. In the real world there is pain. W tym prawdziwym świecie jest ten ból, który wy doświadczacie. Każdy z nas, Przecież przysłuchiwałem się temu, co mówili mi pastorzy, i pewnego dnia zadałem im pytanie: różnych rzeczy robimy podczas naszej służby. Ale o co w tym wszystkim chodzi? I poprowadziłem do takiej konkluzji, że mamy tylko jedną odpowiedzialność. Tylko jedną. Połączyć ludzi z Bogiem. A jeżeli my w ten sposób nie postąpimy. Nie wypełnimy naszego, naszej służby. A to jest właśnie naszym zadaniem. Jeszcze jedną historią chciałbym się z wami podzielić. Zaraz po skończeniu moich studiów zostałem wysłany na pewien teren, placówkę, która była bardzo interesująca. I był taki jasny podział w zborze. Was promoting very extreme views. Miało to miejsce przez pewną osobę, która bardzo dziwne poglądy szerzyła. I tak jak już wcześniej wspomniałem, w tym miejscu osob osoby używały tylko Ellen White, nie Półsława Świętego. That was, back now, I teraz tak sobie myślę, że to chyba był taki. To takie miejsce, które wyszkoliło mnie. Taki... Because I had to sort it out. And so I pamiętam, kiedy odwiedzałem ludzi w ich domach. I cały ten about the church. I musiałem słuchać ten cały krytycyzm na here and there. Odstępstwo w kościele na tym poziomie, na innym. And, you know, I wiecie, na początku to zdawałem się w polemikę z ludźmi. I chciałem dać odpowiedź. And it wasn't getting me anywhere. Ale to nic nie dawało. Więc wtedy postanowiłem zrobić coś innego. I guess what I did? Przeciwnie temu co wcześniej zrobiłem. church members. E, tak jak odwiedzałem ludzi and I could only handle about 20 minutes of listening to all these I radę wysłuchać jakieś 20 minut e, te, te, tego całego krytycyzmu. A potem tylko cicho mówiłem: I said, Lord, please help me to find the biblical text that I can share with them at the end of this session. Have a pray and then go." Panie Boże, pomóż mi tylko odpowiedni tekst znaleźć, żebym mógł się z nimi podzielić, pomodlić się i odejść. That's what I did for six months. Przez sześć miesięcy w ten sposób działałem. But I could only handle 20 minutes. Ale dawałem radę tylko 20 minut takiego jednego spotkania. I miało miejsce zebranie zborowe w pewnym momencie. And uh, the conference came in, and the guy unfortunately had to be this because he was creating I decyzja też się tą sprawą zajęła, i w rezultacie ta osoba została pozbawiona członkostwa. was a church of about 150 people. To był kościół 150 osób. I kiedy ta decyzja zapadła, on powstał, and 60 people walked out with him. I 60 osób podążało razem z Nim. Straszne doświadczenie dla Kościoła. Ale zgadnijcie, co się stało. Po kilku miesiącach te osoby, do których udawałem się do ich domu. Nie po to, aby się z nimi kłócić. Po prostu modlić się z nimi. I zachęcać. Powrócili.

go from all these uh, debates się od tych debat dyskusji. Let's try to recapture the visionary picture. Acha, odzyskajmy tą wizję i ten szerszy obraz. And ask a simple question. I zadajmy sobie proste pytanie. God, what is it that you want us to hear? Panie Boże, co chcesz, abyśmy usłyszeli? Now, please give me another few moments. Proszę, jeszcze o kilka chwil. A story. Jeszcze jedna historia. pewnego dnia Otrzymaliśmy list. Było I would like to come and visit you. proste stwierdzenie. Chciałbym przyjść i was odwiedzić. I looked at my wife. Spojrzałem na moją żonę. i powiedziałem, maybe." no, czemuż nie? Ona spojrzała na mnie. And she said, Walter? No way. Ona powiedziała: Walter? Nie ma mowy. What was in my mind? I thought that Walter would come. And maybe we'll have opportunity to introduce him to Christ. To czy myślałem, to może Walter przyjdzie i będziemy mieli sposobność, aby opowiedzieć mu o Jezusie. Well Walter came. No i Walter przyszedł. He was my brother's wife. Uh, my brother's uh, my wife's brother. You know what I said one day? I was preaching one day. Kiedy I was preaching one day, and you know how you preach, especially when you get excited. Kiedy, I was, I was people this story how my wife was pregnant. Y, ludziom historię, kiedy, With a child. Opowiadając historię o żonie, której, mojej żonie, która była w ciąży z dzieckiem. Yeah, and then suddenly my mind, went, my mind went ahead.

Więc kiedy ja opowiadałem, że moja żona jest w, cią w ciąży była i nie wiem, jak to się stało. Slips. I czasem właśnie tak, takie luksusy językowe się zdarzają. Ale powracając do historii. Walter came. He was quite a secular person. I Walter był takim zeświadczoną osobą We i przyszedł do nas do domu. Zabraliśmy go z lotniska. He looked at my car. On spojrzał na mój samochód. samolot. Ja po prostu się roześmiał. Because my car, the steering wheel, uh, uh, gears were at the steering wheel. Gears, car gears okay. were at the steering wheel. Tak, więc on się car. roześmiał, ponieważ to był stary samochód. Skrzynia biegów była tutaj za kierownicą. He had a good sport car. A on miał bardzo szybki sportowy samochód. Anyway, we became very friendly together. Ale zaprzyjaźniliśmy się. We used to go fishing together. Bo kiedyś razem e, łowiliśmy ryby. We stay home. Często kiedy my udaliśmy się do zboru, on zostawał w domu. And so weeks went by. I tak kilka tygodni. And then one day he said to us uh, Ponieważ była taka sytuacja, że y, chcieliśmy zdobyć na niego pracę, earn more money and go back home. I, Bo jego jedynym e, celem, jak, dla którego się udał do nas, to to, żeby zarobić więcej pieniędzy i powrócić do domu. And then one day he said to us Listen, I'm sitting at home I've got nothing to do have I pewnego goć powiedział, no tak tu siedzę w domu ta praca to pracą nie wyszło nie mam nic do roboty może macie jakąś książkę do przeczytania? He read through I przeczytał wszystkie nasze opowieści. i może macie coś jeszcze. I Not but no, we some books. Może się tym nie za bardzo będziesz interesował, ale mamy też duchowe książki. Steps to Christ. Droga do Chrystusa. No i wybrał drogę do Chrystusa. I zaczął czytać. Then he finished that book very I bardzo szybko dokończył czytanie tej książki. He went and he picked. I potem samodzielnie już odłożył drogę do Chrystusa i wziął życie Jezusa. I zaczął czytać życie Jezusa. i pewnego dnia were getting się do kościoła a jego drzwi jego pokoju otworzyły się. i came out dressed up in suit tie. A on wychodzi, ubrany w garnitur. W krawat, ja spojrzałem na niego. I zrobiłem to samo, co on zrobił mi na lotnisku. I po prostu się I powiedział, Walter, gdzie wychodzisz na jakieś przyjęcie czy co? I on mówi, ja idę z Wami do kościoła. Poprosił o lekcje biblijne. He was receiving Bible studies. Otrzymywał lekcje biblijne. And just watching that. A my to wszystko obserwowaliśmy. I pewnego dnia powiedział, że nie czuję się zbyt dobrze, zawieź mnie do lekarza. Udaliśmy się do lekarza, on e, dokonał diagnozy. Powiedzieli, że to może być kłód, że go ekstradowali. I na jego dębie był mały korek, jak korek na dębie. Więc no to jest przeziębienie, dostał lekarstwa, ale też jest jakaś taka taka e, mały gus e, na, na jego e, skórze. A little dog, yeah. on jest tam. And what happened is they said come back in about couple of weeks time, we'll just check it out, it'll be everything right. But he wasn't feeling too well. On nie, nie czuł się zbyt dobrze. We went two weeks later. O kilku tygodniach. And on his lung was a sizable spot. Był pewien pewne znamię. On jest lang. A lang, lang. Na płucach, płucach. Na, coraz no. na płucach miał plamę. E, yep. The story is tragic. I ta tragiczna historia. Because when we went to the specialist, Ponieważ kiedy udaliśmy się do specjalisty. Here is a kind of a cancer. Okazało się, że to nowotwór. Was developing so quickly, I tak szybko on rozwijał się. Do, że nawet lekarze no, nie wiedzieli co z nim zrobić. Uh, they że he 6 on musi po prostu 6 lat pozostało mu życia, musi wrócić do domu po. We went się to I udaliśmy się do innego specjalisty, i kiedy siedzieliśmy podczas operacji. I was translating for him. tłumaczyłem dla, nie dla niego as the doctor said he's got only six months to live he needs to go home say goodbye to his family and that's it i ten lekarz też powiedział że no nie ma żadnej nadziei 6 miesięcy życia I looked, się do domu i e, pożegnać się z rodziną i looked at the specialist i spojrzałem na tego specjalista. and i said to him i powiedziałem mu how do i say this what do i tell him ale jak ja mam mu to powiedzieć and he said well just tell him that he going to die po prostu powiedz mu że umrze how do you tell jak to powiedzieć? that you came to know and like, seeing the change in his life, that he's got sentence. Jak można powiedzieć osobie, którą jeszcze widziałeś na własnych oczach tą wielką zmianę w jego życiu, że jest na nim ciąży wyrok śmierci? Jak to uczynić? He was baptized in Australia. I w tym czasie on był ochrzczony he went back home i powrócił do domu and he away. i odszedł. Wiecie, co jest taką najcudowniejszą rzeczą w tej historii, kiedy na nią patrzę? Ta wielka moc Bożej łaski której nigdy nie będziemy w stanie pojąć. For for I jego matka modliła się o niego przez 20 lat. I nic się nie działo. Pewnego dnia udaje się na drugą stronę świata. Chwyta drogę do Chrystusa. Małą And książeczkę. I zaczyna doświadczać zmiany. To jest to, o czym chodzi. I o to w tym wszystkim chodzi. O to w tym wszystkim chodzi. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas namysłu. For stories. Czas dzielenia się doświadczeniami. For the fact that we can dig deeper into the mystery of how you function in history and in lives of people. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy e, troszkę pokopać w tym w jakim sposób działałeś w historii i działałeś w życiu ludzi. Just pray for my brothers and sisters present here. Chcę modlić się za braci i siostry, które znajdują się w tym miejscu. May the Power of the Holy Spirit. Niech moc Ducha Świętego da im wiele radości i mocy. jeżeli jest tu jakaś osoba, Lord, I just pray that during this time they may experience Która potrzebuje. Pocieszenia, aby mogła to doświadczyć. Dzięki tej wspólnocie, którą tutaj mamy. I teraz, kiedy oczekujemy i czekamy tego dnia, kiedy Ty nadejdziesz, kiedy otrzesz wszelką łzę i przytulisz nas, Będziemy mogli spojrzeć w Twoje oblicze i będziemy mogli powiedzieć, kochany Jezu, jak bardzo Cię kochamy. A co powiesz każdemu z nas? Ale Księga Objawienia sugeruje, Ty dasz nasz biały kamyk. I na tym biały kamyku będzie imię. A na, a na tym kamieniu będzie imię, imię jest szczególnie napisane dla każdego z nas. And if my imagination runs wild, forgive me. I moje wyobraźnia podąża w różne kierunki. Lord, I I ask for forgiveness, but maybe it will be a nickname Ale, for each one of us that you will only know and we will know. Tak, myślę, że to będzie takie Sywkach dla każdego z nas, które tylko my będziemy wiedzieć i Ty. I niech ta nadzieja. You come. E, na nadzieja na ciebie. Of Jesus I pray to you, God. Będzie żywa w naszym życiu. W imieniu Jezusa. Amen. Bless you, heart. Have a good evening. dobrego wieczoru. And we'll talk more I Jutro będziemy rozmawiać więcej.